Według Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji najważniejszą zakończoną drogową inwestycją 2019 roku jest pierwszy śródmiejski odcinek trasy NS. Udało się otworzyć środkowy odcinek trasy NS, to w lipcu, a w październiku do tego wszystkiego dołączyliśmy jeszcze łącznice, które faktycznie również pojawiły się przy wiadukcie. Zdecydowanie odciążyło to zdrowo zakorkowaną ulicę 25 czerwca. Kolejna drogowa inwestycja, na której ogniskuje się uwaga MZDiK, to przebudowa Alei Wojska Polskiego. To zdjęcie zrobiliśmy w lipcu ubiegłego roku. Dziś po 5 miesiącach to samo miejsce wygląda zupełnie inaczej. Zostały zbudowane 2 nowe wiadukty nad torami kolejowymi, oświetlenia, także kawałki nowych jezdni. W ramach inwestycji roboty prowadzone były poza tym na odcinku ulicy Żółkiewskiego, rondzie Popiełuszki i na ulicy Zwolińskiego. Bardzo dobrze radziliśmy sobie także z wszystkimi pracami, które związane były z radomskim programem chodnikowym. I co najważniejsze, ostatnia ulica gruntowa z tych ulic powiatowych w mieście, czyli Małcużyńskiego, wreszcie ma nawierzchnię asfaltową. To bardzo ważna inwestycja. Z nowych parkingów cieszą się mieszkańcy kilku bloków przy ulicy Maratońskiej. Nowa ścieżka rowerowa powstała m.in. wzdłuż ulicy Szarych Szeregów. Rozpoczęły się prace przy budowie układu komunikacyjnego w rejonie ulic Bema, Sowińskiego i Jasińskiego na osiedlu 15-lecia. Pierwszy etap prac potrwa do 2021 roku. Odpowiada za nie firma ZBigBet. Ważnym wydarzeniem według MZDiK było także podpisanie umowy na zakup 10 elektrycznych autobusów wraz z ładowarkami. Autobusy wyjadą na radomskie ulice latem tego roku. A wracając do przebudowy Alei Wojska Polskiego, to zakończenie tej przebudowy planowane jest na przełom września i października tego roku.